Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rozwiąż równanie x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 5x minus 10 równa się 0. W tego typu zadaniach musimy sobie pogrupować elementy. Najlepiej z pierwszych dwóch elementów wyłączyć sobie x kwadrat przed nawias, czyli zostaje nam w nawiasie x plus 2. Odjąć 5 i w nawiasie też nam zostanie x plus 2 równa się 0. No i zobaczmy, mamy dwa wspólne nawiasy. Ten nawias i ten nawias są wspólnymi nawiasami, czyli piszemy sobie je na początku, czyli x plus 2, a w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat minus 5 i to ma się równać 0. Żeby takie wyrażenie było 0, no to pierwszy nawias musi być 0 lub i drugi nawias musi być 0. Czyli x plus 2 równa się 0, x równa się minus 2, a tutaj mamy, że x kwadrat minus 5 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 5, czyli x równa się pierwiastkowi z 5 lub x równa się minus pierwiastkowi z 5. No i to są nasze trzy rozwiązania. Albo x jest minus 2, albo x jest pierwiastkiem z 5, albo x jest minus pierwiastkiem z 5. Żeby być precyzyjnym, w sumie nie powinienem mówić albo, tylko lub. Czyli x równa się minus 2 lub x równa się pierwiastek z 5 lub x równa się minus pierwiastek z 5.